chciał podziękować zawodników za to, że to słowo, które przed meczami w Polkowicach i tutaj w Bytomiu, to znaczy słowo honor, że ludzie dzisiaj pokazali i wiem, że to jest nieprzyjemne dla gospodarzy, ale to jest piłka. Wiedzieliśmy, że gospodarze ruszą, to się im udało, strzelili pierwszą bramkę, ale ja byłem przekonany, że w tym upale po prostu to tempo nie wytrzymują i my rozstrzygniemy ten mecz w drugiej połowie i to się stało. Także jeszcze raz dziękuję zawodnikom, dziękuję za 3 punkty. Do widzenia. Dziękuję bardzo. No co, zawiedliśmy dzisiaj wszystkich kibiców, którzy dzisiaj przyszli na stadion, wszystkich sympatyków Polonii, siebie wzajemnie, tak, czyli nie stanęliśmy się na wysokości zadania. Zabrakło nam dzisiaj jednego, w głównej mierze jednego. Byliśmy mniej zdeterminowani do odniesienia sukcesu niż nasz przeciwnik, a to w walce o taki cel stawiało nas na straconej pozycji. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może, tak jak ten powiedział, nie było strzegło, natomiast no, umówmy się, że gdzieś zespół piłkarsko lepszy, jeżeli napotka na przeciwnika, który nie jest zdeterminowany i nie jest w pełni zaangażowany w to, co się dzieje na boisku, no to wygrywa. My niestety dzisiaj, żeby z przykrością stwierdzić, jeszcze raz nie stanęliśmy na wysokości zadania.